Witamy Was bardzo serdecznie. Moi kochani, tak jak mówiliśmy, ostatni wyścig kolarski niech się kręci. W tym roku były 4 edycje, rozpoczęliśmy w maju. Maj, czerwiec, lipiec i sierpień. Jeden w miesiącu. W przyszłym roku może zrobimy o jeden więcej, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Centrum Kultury w Krynicy, a muszę Wam powiedzieć, że na drugi rok będziemy obchodzić jubileusz, bo to będzie 15 edycja wyścigu Niech się kręci. Rozpoczynaliśmy w 2001 roku. I ja zapraszam teraz pana Jarka, aby parę słów do Was powiedział. Pan Jarek jest sędzią głównym tego naszego wyścigu, ale chciałem Wam także powiedzieć, że jest międzynarodowym sędzią kolarskim i brał udział teraz, jak co roku zresztą, w Tour de Pologne. Także wielkie brawa dla pana Jarka. Dziękuję. Cieszę się bardzo, że tak licznie przychodzimy na te nasze wspólne zawody. Zabawa jest naprawdę wyśmienita. Startują dzieci 2-3-letnie i najstarsze, czyli 6-klasiści. Rywalizacja jak zwykle zacięta. Dzisiaj zaczynamy od roczników 2012-2013. Startujemy pod lampy, skręcamy alejką w lewo, jeszcze raz w lewo i tutaj do mety. I te najmłodsze kategorie oczywiście jadą ten krótki dystans, natomiast starsi już jadą dystans dłuższy, czyli ponownie startujemy spod lampy, w lewo, w kierunku do pijalni i środkową alejką zjeżdżamy w dół. Ja apeluję do wszystkich, żeby mieć oczy cały czas otwarte dookoła głowy rodziców, dzieci najmłodszych, żeby ich dobrze przypilnować, bo szczególnie te starsze kategorie rozwijają tutaj na zjeździe duże szybkości, także bardzo gorąco Was proszę, żeby zwrócić uwagę na dzieci. Oczywiście po zakończeniu zawodów mamy ceremonię dekoracji, wręczamy dyplomy, nagrody, jakieś słodkości i soczki, które mamy od sponsorów, także życzymy wszystkim świetnej zabawy, pogoda nam sprzyja i niech wygrają najlepsi.
zapraszamy. Najmłodsza kategoria, tu mamy jedną uczestniczkę. Oliwia Brońska, pierwsze miejsce. Brawo, Oliwia! Wielkie brawa dla Oliwii. Dla mamy też. I zwycięzca tej konkurencji, Szymon Czuba. Dla Szymona dzisiaj ważniejsza jest bułka, ale nic jest los. A zwyciężczynią tej kategorii została Amelka Groń. Brawo! Gdzie jest Amelka? I wielkie brawa dla wszystkich dziewczynek. Gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie. Rysio jest lekko zawiedziony, ale następnym razem będzie lepiej, to taka sportowa złość, dobrze. Czwarte miejsce, to mój śmiałek. Rozbawił wszystkich, Rysio super, to mój śmiałek twarzy. I gorąco zapraszam na podium, miejsce trzecie, Szymon Jacher. Zwycięzcą tej kategorii został Kacper Gałczyński. Brawo! I wielkie brawa dla wszystkich tych, którzy się uśmiechają i tych, którzy się rozwijają tak jak Rysiu. I zwyciężyła w tej kategorii Julia Urbańska. Wielkie brawa. Brawo, Julia! Kategorii zwyciężył Dominik Koszyński. Brawo! I zwyciężczynią w tej kategorii została Daria Stachura. Brawo! Wielkie brawa! Michał osiągnął dzisiaj rezultat 40,02. Tam kolejni zawodnicy byli blisko, ale Michał był najlepszy. Gratulacje wielkie. Ewelinka ostatni rok jeździ, a wygrała po raz kolejny Martynka Plata. Chodź, Martynko. Martynce zabrakło 0,8 do pobicia Michała. Wielkie gratulacje. Stefanie Śliczne startują po raz ostatni w tej edycji. Także gratulujemy i dziękujemy za udział we wszystkich wyścigach. We'll be right back.